Ja próbowałam sobie wyobrazić, yy, jaka ona jest, bo na, jak czytałam scenariusz, to właściwie można było, było ją poprowadzić w różne strony. I my, w trakcie prób wspólnie z Maćkiem, reżyserem i z dziewczynami, aktorkami pozostałymi, też się zastanawialiśmy, jaka postać to powinna być, żeby była dobrym kontrapunktem dla nich. Yy, I stąd nam się zrodziła taka kobieta, która mnie osobiście trochę się kojarzy z kobietami z filmów Tarantino, gdzieś tam trochę, oczywiście nie jeden do jednego, ale, ale coś, coś, coś z tej energii, trochę z jakimiś takimi, coś pomiędzy szamanką, a taką kobietą bardziej może alternatywną, jakąś Lizą Bonet, taką związaną z, z ziemią, z takim jakimś dzikim zwierzę trochę w środku.